Izabela Kozakiewicz. Witam serdecznie w programie dla przedsiębiorców Pakt z Biznesem. A dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, co można już niebawem porobić na południu Polski i o tym, co w metalach piszczy. Moim i Państwa gościem Jola Mensfeld, Silver Star Inwestycje Kobiecym Okiem. Cześć Jola. Cześć i zawitam Państwa bardzo serdecznie. Jola, dzisiaj porozmawiamy nie o kobiecych inwestycjach, a o konferencji, którą organizujesz już za chwilę. Powiedz, jaki w ogóle pomysł, dlaczego Metalverse? Skąd w ogóle ten pomysł się wziął? Przede wszystkim dlatego, że to aktywo inwestycyjne, które jest z nami od tysięcy lat, nie posiadało własnego wydarzenia na mapie Polski. Są wydarzenia interdyscyplinarne, w których również metale się pojawiają, czy surowce, natomiast nie było takiego wydarzenia, które by tylko i wyłącznie było poświęcone metalom szlachetnym i surowcom. Także nisza do zagospodarowania. Myślę, że będzie nam się ta inicjatywa z edycji na edycję coraz bardziej rozwijać. Metale szlachetne i surowce to coś, co jak myślimy, to myślimy bardziej o złocie, srebrze. A ja przejrzałam agendę wydarzenia metalwersowego i tam są metale ziem rzadkich i tam są zielone finanse. Idziecie mocno z trendem i z duchem czasu. Powiedz, skąd pomysł na takie smaczki w agendzie, które są nietypowe? Wiesz co, przede wszystkim kwestia tego, że coraz bardziej nam się zaczyna rozjeżdżać i coraz szerzej widzimy zjawisko w ogóle metali. Kiedyś metale szlachetne były dla nas metalami głównie monetarnymi, a teraz są to też metale takie jak srebro czy platyna, palladium przemysłowe. Więc musimy na nie patrzeć z szerszej perspektywy i z tego, co otacza nas globalnie i z trendów, które mamy dzisiaj. Dlatego ja się ogromnie cieszę, że na tej edycji oprócz złota i srebra fizycznego i tych takich typowo wątków monetarnych będziemy mogli poruszyć głębiej aspekty surowcowe. Bardzo się cieszę, bo będzie z nami Kajetan Witecki z KGHM Kuprum, który powie o miedzi, której tak bardzo brakuje przemysłowo globalnie, a Polska miedzią stoi, więc to jest dla mnie ogromna radość i myślę, że pod tym kątem ta agenda za każdym razem, jak się spotykamy, jest inna, bo staramy się pokazać też te metale z innej strony. To taka trochę cebula, która ma warstwy, jak w szeregu. Mamy metale z takiego ujęcia stricte inwestycyjnego, ale też przemysłowego, od strony już produktów końcowych inwestycyjnych, ale również bardzo ciekawy jest proces wydobywczy, pozyskiwania rudy wszelakiej. Także myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, jeśli jest mu bliski temat metali, czy szlachetnych, czy przemysłowych. No właśnie, mówisz o tych metalach przemysłowych, które dla większości z nas pewnie są trochę egzotyką, jeśli chodzi o instrument inwestycyjny i w ogóle produkt, bym powiedziała, przemysłowy sam w sobie. Powiedz, jak poza oczywiście obecnością na Metalverse, jak sięgnąć po taką wiedzę inwestycyjną i jak zacząć inwestować w to, co nie jest tylko złotem i srebrem, a czymś więcej? No to tutaj już trzeba rzeczywiście się pochylić nad swoim poziomem wiedzy, sięgnąć troszeczkę do publikacji, a poświęcić, myślę, trochę godzin również na webinary, które są dedykowane na YouTube chociażby. I tutaj wydaje mi się, że dobrą opcją jest sprawdzenie też ofert brokerskich, bo jednak tak jak zwróciłaś uwagę, tutaj głównymi instrumentami inwestowania w surowce są albo kontrakty terminowe, albo akcje spółek wydobywczych, albo ETF-y. I to już nie jest taka sprawa zero-jedynkowa, jak moneta czy sztabka pod postacią srebra czy złota fizycznego. Tutaj trzeba mieć troszeczkę więcej wiedzy i my też na Metalverse staramy się tą wiedzę dawać, czyli nie tylko fizyk, ale również instrumenty łatwo zbywalne, takie one click pod postacią akcji spółek wydobywczych czy ETF-ów. Akurat na tej edycji będzie pani Anna Dąbrowska z Deep Broker i ona również pokaże trendy inwestycyjne w obrębie surowców i metali. No właśnie, jeśli chodzi o te trendy inwestycyjne, to złoto i srebro jest z nami od długich, długich lat. Inwestorzy lubią te klasy aktywów. Natomiast jak jest właśnie z tymi
No może nie nowymi, bo one nowe nie są, są też bardzo długo z nami, jeśli chodzi o przemysł, natomiast nowymi, jeśli chodzi o tą klasę aktywów inwestycyjnych. Jak patrzysz na te rynki złota, srebra i tych innych metali, surowców, to czego oczekujesz w najbliższych latach? Czy faktycznie to będzie taki hype, patrząc na to, jakie potrzeby ma przemysł, jeśli chodzi o metale chociażby tych ziem rzadkich? Czy to też będzie inwestycyjny hype dla inwestorów? Myślę, że tak, zwłaszcza tutaj to, co dotknęłaś Iza na samym wstępie, czyli te trendy zielonej energii. Na ostatnim Metalverse mówiliśmy o platynie, która de facto jest trochę niedocenianym metalem w tym trendzie, a jednak bardzo potrzebnym i również płytkim rynkiem, więc tutaj ceny mogą bardzo mocno fluktuować. Myślę, że zobaczymy w jakiejś perspektywie czasu bliższej duże wzrosty na platynie. No ale też ciekawym zagadnieniem jest to, o czym będziemy mocniej i szerzej mówić 29 kwietnia na Metalverse już na trzeciej edycji, to właśnie metale ziem rzadkich. Tutaj ciekawie panowie podzielili sobie tematykę, ponieważ Bogusz Kasowski nam przybliży w ogóle, czym są metale ziem rzadkich i jak to okiełznać inwestycyjnie, ale już instrumentami inwestycyjnymi mocniej, szerzej zajmie się Marcin Tuszkiewicz, także uważam, że bardzo też mądrze przemyśleli te swoje wystąpienia i będą one ciekawe, dlatego że też coraz częściej w aspektach przemysłowym te metale ziem rzadkich się pojawiają. To powiedz jeszcze na koniec, dla kogo jest ta konferencja, bo temat nie brzmi jak łatwy temat i kiedy idzie? Może nie brzmi jak łatwy, ale on jest ogromnie wieloaspektowy i przez to bardzo ciekawy. Właśnie przez to, że możemy na te metale, na te surowce spojrzeć z zupełnie różnych stron, przyjrzeć się im, tak jak powiedziałam, nie tylko od już gotowych produktów, ale cały proces wydobywczy, dużo takich smaczków. Prelegenci nasi są z różnych dziedzin i oni dotykają właśnie tej tematyki od różnej strony. To jest ciekawe, chociażby jedną z takich prelekcji będzie recykling metali, jak to się zmieniło. Wyszła teraz dyrektywa Unii Europejskiej, która wręcz premiuje ten odzysk metali przemysłowych również, dlatego że jest ich może nie tyle tak mało, ale jest taka potrzeba na ich zastosowanie i tak zwiększa się na nie popyt. Także ta konferencja de facto jest dla wszystkich i dla inwestorów, którzy już mniej więcej wiedzą, w czym się poruszają, ale myślę, że też jest to bardzo ciekawe wydarzenie dla osób początkujących, które w ogóle zastanawiają się nad budową swojego portfela inwestycyjnego i rozszerzenia go, czy o metale szlachetne, czy o surowce. Myślę, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. To jeszcze powiedz, kiedy i gdzie? 29 kwietnia, Wrocław, hotel Ibis Centrum, to jest naprzeciwko dworca głównego, bardzo dobra lokalizacja. Startujemy od 9 rejestracją, od 10:15 pierwsza prelekcja, także zapraszam, jeśli nie masz pomysłu, jak zacząć swoją majówkę, albo będziesz gdzieś w okolicy, to my oczywiście czekamy na każdego. Majówka z metalami brzmi całkiem nieźle i z porcją dobrej wiedzy. Drodzy Państwo, moją gościnią, bo w zasadzie to powinno się już tak mówić, Jola Mansfeld, organizatorka Metalverse. Zapraszamy Dziękuję serdecznie do Wrocławia. Dzięki Państwu. Jola. Dzięki Iza.